z punktu widzenia przede wszystkim możliwości rozwiązywania pewnych problemów. Dzisiaj dla problemem dla Bydgoszczy może nie jest bezrobocie, ale jest brak rąk do pracy. Dla gmin, które wchodzą w skład tych 19 partnerów, jest w dużej części bezrobocie rządzące 17-18%. Jak można to rozwiązać? Sprawnie komunikując Bydgoszcz z poszczególnymi gminami. A między innymi to zadanie, jako jedyne z mocy ustawy w sposób obowiązkowy, jest zadaniem Związku Metropolitalnego, jako jedyne. I między innymi te środki, które będą w dyspozycji Związku Metropolitalnego, a przypomnę, że warunki finansowania są mniej więcej jak 1:3, czyli 1 złotówka z budżetu partnerów, a 3 złotówki z budżetu państwa, są bardzo korzystne. I to jest coś, co jest w Bydgoszczy i nie tylko w Bydgoszczy, tylko właśnie mniej więcej 600 tysięcy mieszkańców, bo ten obszar, który został zaproponowany, to jest 600 tysięcy, rozwiązuje bardzo istotny problem, a więc problem pracy. Podstawowy problem w życiu człowieka często to jest właśnie praca, bo gdy jej nie ma, życie się nie układa.